Czasami zadaję to pytanie, czy gdybyś mógł wrócić do tego momentu i podjąć decyzję jeszcze raz, nie piłbyś? Raczej, no nie piłbym, na pewno nie piłbym, na pewno nie piłbym. Znaczy, może to pytanie było takie retoryczne, z góry wiadomo jaka odpowiedź, chociaż rozmawiałem też z osobami, które mówią, że alkohol dla nich jest tak ważny w życiu, że bez względu na to, co się wydarzyło, to i tak piliby dalej, prawda? Znaczy, Maciu, jest taka sprawa, że ja w tej sytuacji, w tej chwili, jakiej jestem, gdybym ja zaczął pić, bo mi dużo, dużo ludzi mi pomaga w tej chwili. Tak. Mam urządzone mieszkanie i no w miarę tam jeszcze parę rzeczy brakuje, no ale to już nie miałbym tego, gdyby mi ludzie nie pomogli. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Józef, 57 lat. Byłeś jeszcze nie tak dawno osobą bezdomną. Jak długo to trwało? Trwało dokładnie 5 lat. W 2018 roku poszedłem na Markot. Czyli korzystałeś po prostu z Markotu, który udzielił ci schronienia, tak? Tak. I to była moja decyzja, moja wola, bo chciałem po prostu zaraz po opuszczeniu mieszkania, bo to mieszkanie komornik wziął i sprzedał. Zaraz po opuszczeniu mieszkania od razu na Marko. Nie widziałem po prostu siebie jako kogoś na ulicy, bo no, nie byłoby to dla mnie. Ja bym po prostu stoczył się już całkiem na dnie. Także wolałem od razu iść do Markotu, zaraz po wyjściu z mieszkania. Jak się czułeś, opuszczając mieszkanie i właśnie wchodząc do Markotu? Tyle lat, co myśmy tam mieszkali, od 2018 roku, 1978 z rodzicami mieszkałem i później jak już tato zmarł, matka zmarła, to żeśmy przejęli to mieszkanie z żoną. No, jakoś tak, no, było mi przykro i żal, nie, że muszę stamtąd odchodzić, no ale z drugiej strony wiedziałem, że tak jak powiedziałem poprzednio, że nie idę na ulicę, tylko do Markotu, nie, idę się ten. Ja chciałem podkreślić wagę Markotu, że gdyby nie było takiej instytucji, prawda, to prawdopodobnie byś trafił na ulicę właśnie. Prawdopodobnie tak, no, nie, na pewno bym trafił na ulicę, no ale no, ja mówię, ja siebie nie widzę na ulicy. Ja bym po prostu nie wytrzymałbym. Znałeś, poznałeś wiele osób w Markocie. Tak. Wiele osób na pewno było w podobnej sytuacji jak twoja, prawda? No na pewno. Czy wspieraliście się nawzajem? Czy rozmawialiście o tych sytuacjach? Zależy z kim, bo no nie każdy jest tam chętny takiego wsparcia, pomocy czy czegoś. No zależy po prostu z kim można było taką rzecz zrobić, że jeden drugiemu pomógł, wsparł. Czy tam coś nie miał, coś tego, to się dało, czy podzieliło się czymś, czy ten, no były takie sytuacje też. Czyli trafiłeś do Markotu, jak tak dobrze liczę, w wieku 51 lat, dobrze? Dobrze mówię? Tak. Pracowałeś w życiu? Pracowałem i w azotach, pracowałem i na ochronie. Z tym, że no, się trochę podłamałem po wyjeździe żony i już po prostu nie mogłem, nie miałem siły pracować. Padłem w alkohol jeszcze bardziej niż przed. No i potem to już
Nie poradziłeś sobie, tak? No nie poradziłem sobie już po tym. Ja cię doskonale rozumiem, bo ja nie piję od 10 lat, no już prawie 11 i też zmagałem się z tym problemem i wiem, że alkohol potrafi zniszczyć życie każdego człowieka, prawda? Mi się udało uciec z tej pułapki, a tobie? Jesteś trzeźwym alkoholikiem? Tak, trzeźwym alkoholikiem. Zresztą była sytuacja taka, że ja sam zgłosiłem się do poradni uzależnień i poszedłem do pani Joli do gabinetu. Mówię: pani Jolu, proszę mi pomóc, bo ja już nie daję rady, nie daję sobie rady już z niczym, ani z alkoholem, ani z samym sobą. Po prostu no, proszę o jakąś pomoc, wsparcie. No, skierowała mnie ta pani na terapię grupową. Później byłem na detoksie, byłem w Branicach i na odwyku, na terapii. No teraz po tym wszystkim poznałem parę osób, z którymi to skończyłoby się bardzo źle, bo jak zacząłem ciąg od kwietnia, skończyłem w październiku w szpitalu na SOR-ze. Później poszedłem na oddział, bo mi pani doktor powiedziała, albo idę na oddział, albo po prostu miesiąc, dwa już mnie nie ma. No i zgodziłem się, poszedłem na oddział i półtora tygodnie pod korprówkami byłem, otruwali to wszystko. No i później zaczął się Markot w 2018 roku, w październiku. I od tamtego czasu raz tylko jak mnie złapali i później od tego czasu już nie piję do dzisiaj. Czyli będzie to jakieś 4 lata z czymś. 4 lata. No, 4 lata będzie jakieś z czym, że w ogóle nie używam alkoholu. Zresztą nie mogę, bo nie mogę z tego względu, że mam i cukrzycę. Biorę insulinę i tego, no nie mogę tu mieszać ani leków, ani tego z alkoholem, bo wtedy może być nawet i śpiączka czy cokolwiek. Więc ja nie mogę mieszać tego z alkoholem, dlatego no nie piję. Czy oprócz cukrzycy chorujesz jeszcze na coś? Znaczy, no oprócz tego jeszcze wątroba stłuszczona jest, mam ponad 50% niedosłuch, czustka i z tym kręgosłupem problemy mam, że no, z chodzeniem problem i nie czuję się najlepiej. To stłuszczenie wątroby masz właśnie w wyniku picia alkoholu, tak? Tak, właśnie z tego i ta cukrzyca. Czustka wysiadła, ostre zapalenie czustki, miałem cały organizm skażony. No to przez nie taki normalny alkohol, tylko tu już wtedy denatura szedł. Także no było bardzo źle. Jak wiesz, bo też oglądasz filmy na moim kanale, każdy film jest światopoglądowy. Czy mógłbyś powiedzieć chociaż w kilku zdaniach, jak to się u ciebie zaczęło z tym alkoholem? Z czym? Może pan... Z tym piciem alkoholu. To było już za lat młodzieńczych, czy później? Znaczy, to już było za lat młodzieńczych, bo... Zaraz młodzieńczych to było, bo zacząłem pracę w 1984 roku. No i to tak się zaczęło z kolegami, z członkami z rodziny i tego. No to tak się zaczęło. Później jak się ożeniłem, no to i świętej pamięci mój teściu, jak to się mówi, nie wylewał za kołnierz, no i z nim też. I to tak, później to się ciągło. Później było dwóch kolegów z ulicy już pod koniec. Nie wiem, czy mogę powiedzieć kto, czy nie, ale... Znaczy może nie, może nie. Dobrze to nie. Zostawmy. Nie będę mówił, ale no, nie radziłem sobie sam w domu. I po prostu no... Pomieszkiwało u mnie dwóch kolegów takich, gdzie to już było później. To już było potem... Bez kontroli pewnie, bez kontroli, było bez kontroli.
To był ten moment, kiedy pojawił się denaturat, tak? Tak. Już potem bez kontroli szło dzień w dzień, od kwietnia chyba, no dobrze mówię, od kwietnia do października. W październiku w szpitalu wylądowałem i no i to już. Czasami zadaję to pytanie, czy gdybyś mógł wrócić do tego momentu i podjąć decyzję jeszcze raz, czy przez nie piłbyś? Raczej no nie piłbym, na pewno nie piłbym, na pewno nie piłbym. Znaczy może to pytanie było takie retoryczne, z góry wiadomo jaka odpowiedź, chociaż rozmawiałem też z osobami, które mówią, że alkohol dla nich jest tak ważny w życiu, że bez względu na to, co się wydarzyło, to i tak piliby dalej, prawda? Czyli Maciu, jest taka sprawa, że ja w tej sytuacji, w tej chwili jakiej jestem, gdybym ja zaczął pić, bo mi dużo, dużo ludzi mi pomaga w tej chwili. Tak. Mam urządzone mieszkanie i no w miarę tam jeszcze parę rzeczy brakuje, no ale to już nie miałbym tego, gdyby mi ludzie nie pomogli. To wiesz, ale gdybym zaczął teraz pić, nie? Jest możliwość, byłaby taka możliwość, że znowu trafię do Markotu albo na ulicę, czy coś, zaniedbam wszystko i nie mogę tego zrobić, bo ludzie mi zaufali, ludzie mi pomagają i chcą mieć efekty tej Tak. pomocy, nie? Tak. Także no, nie mogę tych ludzi zawieść, ja tak korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim za dotychczasową pomoc. Jesteście wspaniali i dziękuję wam bardzo, naprawdę, no jest mi trochę może wstyd, ale no potrzebuję tej pomocy, także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I no, jeszcze by się tam jakaś pomoc przydała, no ale to już gestii nie mojej, także jak ktoś jeszcze coś mógł czymś pomóc, to bardzo, bardzo chętnie przyjmę. Wszystko się przyda na pewno, bo no, potrzebowałem wszystkiego, nie? Dosłownie początku, wszystkiego, tak. No ale już mniej więcej cokolwiek mam, także. Bo ja bym chciał właśnie przejść do tego mieszkania, bo po 5 latach jakby pobytu w Markocie dostałeś mieszkanie socjalne. Tak. Jak się odbywa ten cały proces? Musiałeś złożyć dokumenty, tak, do Urzędu Miasta? Tak, złożyłem dokumenty do Urzędu Miasta, wniosek. No i czekałem, nie? Czekałem rok, dzwoniłem tam, pytałem się, jeździłem, interesowałem się, co dalej. Przepraszam. I w końcu to mieszkanie dostałem tutaj. Właściwie powiem tak, że no, okolicą nie jestem zachwycony. Ale no cóż zrobić. Gdybym przykładowo odmówił, no to drugi raz by też mi dali jakieś mieszkanie, ale mogłoby to być na przykład na piece, na słynną ubikacją, czy tam na którymś piętrze i dlatego wzięłem to, tak jak mówię, no okolica nie jest zachwycająca na niektóre osoby, którzy nadużywają alkoholu tutaj, ale no na razie ja mam spokój i ciszę tutaj. Także. Znaczy tutaj masz, z tego co zauważyłem, masz kuchnię, masz obszerną łazienkę z toaletą, jest oczywiście pokój, który jest jednocześnie dziennym pokojem i sypialnią, jest przedpokój, czyli ile tutaj masz metrów w ogóle? Chyba z 40... Niecałe 21 metrów, 20 w duszy. No starczy mi na pewno, bo co ja tu nie będę w piłkę grał, czy w siatkówkę, nie, na przykład. Jasne. Także no, jest gdzie się wyspać, jest gdzie się wykąpać, coś ugotować, czy podgrzać. Także no, w tym przypadku nie jest źle, nie? Powiedziałeś przed nagraniem, że doskwiera ci samotność, że siedzisz tutaj sam w tym mieszkaniu i
I nie masz z kim porozmawiać. No właśnie, no nie mam nawet się z kim pokłócić, ale... Znaczy to nie jest problem, wystarczy wyjść na zewnątrz i zacząć krzyczeć, tak? Na pewno ktoś się znajdzie. Nie, no tam ja jakiegoś kota bym tam przegonił, czy tego, ale no nie, no jest... Doskwiera mi samotność, no ale co zrobić, może się w końcu przyzwyczaję do tej samotności, no w przyszłości mam zamiar jakiegoś, nie wiem, albo kota, albo psa sobie wziąć do domu, żeby chociaż z kimś na spacer wyjść i tego, no zobaczymy, nie, no ale no, na razie to uważam z kąta w kąt, mam tam miejsca sobie nie znaleźć, taki podenerwowany jeszcze, taki jakiś, nie wiem, dreszcze mi jakieś, takie, nie wiem. Znaczy, muszę ci powiedzieć, że, bo tak, muszę powiedzieć odbiorcom, że nagrywamy ten materiał o Słowięcicach. To jest dzielnica Kędzierzyna-Koźla. I Słowięcice jeszcze nie tak dawno miały prawa miejskie. Był tutaj piękny pałac, elektrownia przy pałacu. Były piękne ogrody. Tutaj w ogóle to życie tętniło, dworskie. Przyjeżdżał tutaj sam cesarz na polowania i zapraszał cara na polowania. Coś takiego. Tak, tak. Także to miejsce wcale nie jest takie złe, bo jeżeli pójdziesz, na pewno zresztą nieraz byłeś w parku tutaj Słowięcickim, to można zobaczyć właśnie ślady dawnej świetności. Jakie masz plany? Co dalej? No plany. Plany, no na razie... Bo jest zimno i to nie sprzyja temu, żeby wychodzić na zewnątrz, prawda? Tak. Ale no, myślę, że zima minie dosyć szybko i nie będzie taka mroźna jak dawniej, jak pamiętam. Znaczy, no w planach to będzie trzeba się rozejrzeć za jakąś pracą. A czym mógłbyś się zająć? Może tak. Znaczy nie, no ja w tej chwili, że na stan zdrowia nie mogę za bardzo ciężko pracować i idę, no nie wiem, no, przy zieleni coś, czy gdzieś jakiś dozór, czy coś w takim rodzaju. Nie? Na przykład w ochronie, tak? Tak. A dobrze, a jakie masz umiejętności, jakie masz wykształcenie? Wykształcenie mam podstawowe, czy niepełne zawodowe, bo chodziłem do szkoły bazowej, tak tam przysposabiającej takiej z nauką zawodu ślusarza. Później przeniosłem się na produkcję, na produkcji pracowałem jako aparatowy, później maszynista maszyn, nie? Tak. Obsługiwałem pompy, jak inne rzeczy takie, także... Czyli pojęcie techniczne jakieś masz, tak? Pojęcie techniczne mam, na komputerach się też znam, na internecie także wiele spraw załatwiłem sobie też przez internet. Także no... Tutaj w Markocie na pewno brałeś udział w europejskich projektach. Dobrze mówię? Tak? Czy brałeś udział w jakichś szkoleniach tutaj na terenie Markotu? Znaczy... Szkoleniami to nie można nazwać, to takie jakby spotkania, takie o wszystkim, o życiu, o tego. Nie. Ale chodzi mi o ten komputer, czy tutaj... Nie, raczej tam chcieli coś takiego zrobić, ale chyba nie wyszło to. Bo chcieli tam taki kurs zrobić komputerowy, taki... Ale już tam chyba nie wyszło. Zresztą jeszcze za świętej pamięci Józefa, tego wychowawcy, co zmarł i to potem upadło wszystko, nie? Rozumiem. Potem upadło wszystko, także teraz jest dość inny i ma inne plany tam teraz. Tak wracając do zwierząt, na pewno warto się wybrać do schroniska. I tam jest no, mnóstwo takich bratnich dusz, które chętnie by gdzieś zamieszkały. Czy to psy, czy koty. Miałeś zwierzę w życiu? Miałeś kiedyś psa lub kota? Miałem kiedyś. Mhm. Ale... No,
ciężko mi jest, jak to później odchodzi, bo miałem kota, to mi na rękach odszedł, ale jakoś to przeżyłem, nie? Jest mi ciężko, ja nie lubię coś takiego, jak ktoś odchodzi, czy zwierzę, czy człowiek, czy coś, mi to zaraz w środku rozrywa, ale no co zrobić, każdy ma swoje, swoją godzinę, jak to mówi, czy zwierzę, czy człowiek, nie? Tak. I każdy ma swój czas, także... Ale na pewno by się tu coś przydało, bym sobie do lasu na spacer poszedł, czy coś, nie? Mam rower, ale to dopiero na wiosnę. Na wiosnę, bo ja tu nawet byłem w tym obozie tutaj, na rowerze kiedyś. No tak jeździłem sobie po okolicy, ale jak ciepło było, nie? No tak teraz w taką pogodę, w taki ten, to nie ma sensu jeździć. Są ciekawe miejsca tu, bo... Są ciekawe miejsca, bo chodziłem, widziałem. Czy w Kędzierzynie jest ktoś, kogo mógłbyś odwiedzić tutaj w okolicy? Ktoś ze znajomych, z rodziny? No, ze znajomych mam kolegów, nawet jednego, który też dostał mieszkanie w Kędzierzynie. Jednego mam jeszcze ze szkoły zawodowej, tam raczej z tej przysposabiającej szkole. To do jednego, do drugiego tam mogę iść, odwiedzić, porozmawiać i też. No. Tak z rodziną to raczej kontaktu nie utrzymuję, bo no, ja tam nie mam z nimi o czym rozmawiać. Za bardzo... Także no ja tam, zresztą tam panuje w większości alkohol, ja nie mogę w takim towarzystwie przebywać, także ja sobie daję spokój. Jeżeli tam kuzynka jedna jest, to mi też pomaga, jeszcze jak już ona wtedy wyjechała, to mi pomagała, także z nią jeszcze tam ten, ale tak to nie utrzymuję kontaktu. No to taki apel do samotnych mieszkańców Kędzierzyna Koźla, jeżeli ktoś ogląda ten materiał i osoba Józefa się spodobała, to zawsze można poprzez mnie jakiś kontakt podać, prawda? Żebyś nie był sam, żebyś mógł do kogoś się otworzyć, z kimś porozmawiać. Józef, czego ci można życzyć w takim razie na zakończenie? Przede wszystkim, no, czego? Zdrowia. Zdrowia. Zdrowia, bo to jest najważniejsze, a reszta to przyjdzie samo. Co ma być, to będzie, nie? A zobaczymy, jak będzie dalej. Dokładnie. Uprzejmie ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę ci wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję Macieju za rozmowę. Ja trochę się obawiałem, ale poszło ładnie, pięknie, także... Nie bolało, prawda? Nie ma sprawy, okej. Dzięki. Dziękuję.